pankracji, na małym wryszyczku stoi piękny stromożadny. Na pankracji, na małym wryszyczku stoi piękny stromożadny. Niesem polku na mówę, no ale innej mi za nim chodzi. Niesem polku na mówę, no ale innej mi za nim chodzi. Manewry główne odbywały się w Przemyślu, było ich 25. Potem były manewry wyjazdowe. To są 21 manewry wyjazdowe i obecne manewry wyjazdowe nazywają się manewry morawskie. Wejdziemy na Morawy na pociągiem do Wina. Ilu przyjechało, to jeszcze nie wiem. Natomiast no myślę, że ponad 70 osób. Przemyśl, najliczniejsza grupa, Starachowice, Kielce, Rzeszów, Gdańsk. Pierwsze manewry w Cieszynie były związane z tym, że tutaj pochowany jest generał Agrupino na cmentarzu komunalnym. Była groźba, że pomnik generała zostanie zlikwidowany. I to nas mobilizowało, żeby zrobić te pierwsze manewry. A dlaczego? Ponieważ generał Pino był również dowódcą Twierdzy Przemyśl. Drugi powód, dlaczego manewry odbywają się w Cieszynie, to taki, że tutaj pochowany jest Kulka Laskowski, który na cmentarzu ewangelickim, który według mnie genialnie nie przetłumaczył Szwejka na język polski, on go napisał dla Polaków. Bo jak się czyta tłumaczenia innych autorów, to są tłumaczenia oryginalne. Natomiast Kulka Laskowski napisał go dla Polaków. No i to są teraz trzecie manewry związane z tym, że jedziemy na Morawę, ale też pamiętamy o tym, że to jest dla nas rok szejkowski, ponieważ w tej chwili obchodzimy setną rocznicę śmierci Jarosława Haszka i 140. rocznicę jego urodzin. Więc Haszek jako genialny pisarz, bo przygody dobrego wojaka Szwejka to po Biblii to jest chyba najbardziej tłumaczalna książka na świecie. Napisał to, nie dokończył, ale chcemy też jako szwejkolodzy, jako miłośnicy tej książki i chcemy też to upamiętnić. Znaczy wczoraj były takie nieformalne spotkanie przy gitarze. Tak, tak. Natomiast manewry to te właśnie jesienne to są takie bardziej skromne, bo jest manewry główne w Przemyślu trwają 3 dni. Ladenci, kreżiste jako ja, nemilujte